Cześć! W programowaniu chodzi o to, żeby podejmować dobre decyzje. Nie chcemy robić rzeczy, które nas nie rozwijają. Nie chcemy robić rzeczy, które są nudne, powtarzające się, do których musimy codziennie robić to samo i to samo i to samo. Dam Ci dobrą radę. Programista powinien być przede wszystkim leniwy, a po drugie troszeczkę głupi. Oczywiście są pewne granice tego, co powiedziałem. Zostań ze mną, a pokażę Ci 3 sytuacje, które wytłumaczą Ci dokładnie, co miałem na myśli. Piątek, 14:30. Wywalił się build. Cały czerwony, 3 czerwone testy, nie wiadomo co się dzieje. Osoby, która commitowała, po prostu nie ma w chwili obecnej w biurze. Więc losujemy, kto to będzie wszystko poprawiał. Siadasz, patrzysz i naprawiasz ten kod. To jest fragment kodu, który wywalił wszystko. Dam Ci chwilę, żebyś go przejrzał i powiedział mi, co robi. Gdzie był główny problem z tym kodem? No tak naprawdę teraz zdradzę Ci wielką tajemnicę. Ten kod był martwy. Od wielu, wielu miesięcy był nieużywany, ale ktoś zostawił testy, ktoś nie wywalił tego wszystkiego, nie wywalił tego kodu i no teraz mamy problem. Potem inna osoba siadła, zmieniła ten kod, testy zostały czerwone i ktoś musiał je naprawić. I w tym momencie jaki jest główny problem z tym wszystkim, że nasz kolega, który to wszystko zrobił, który teraz to pojechał na urlop, drugi, który modyfikuje teraz zmiany, modyfikuje testy lub robi cokolwiek innego, naprawia tą całą sytuację, nie wie, że ten kod jest martwy, czyli z punktu widzenia zespołu właśnie wpierdzieliliśmy gigantyczną ilość czasu w coś, co z punktu widzenia aplikacji nie jest istotne. Pamiętacie, jak mówiłem o lenistwie? Powinniśmy być leniwi. Nie powinniśmy utrzymać kodu, który z punktu widzenia aplikacji, z punktu widzenia klienta i tego, co robimy, jest nieistotny, bo jest martwy. Jeżeli coś jest martwe, przestaliśmy tego używać, nigdzie nie ma wywołania, wywal ten kod. Ale możesz powiedzieć, że w przyszłości nam się przyda. No tak, ale Git pamięta. Jeżeli coś zakomitowałeś, możesz do tego w każdej sytuacji wrócić i to dodać. Jeżeli martwy kod będzie żył w aplikacji, to prędzej czy później ktoś wróci do niego, ktoś go zobaczy, ktoś go zmodyfikuje i ktoś nie będzie wiedział, że ten kod jest martwy. Będzie się zastanawiał, co on robi, zamiast kurde, on powinien zostać wyrzucony. Więc w momencie, w którym coś przestaje być istotne, w momencie, w którym coś staje się martwe, wywal to. Z Twojego punktu widzenia to jest 5 minut, 20 minut czasu, ale zaoszczędzisz innym osobom w przyszłości, w tym samym sobie prawdopodobnie za rok, troszeczkę roboty. Pamiętaj, zero sentymentu dla martwego kodu. Kolejna sytuacja, która przychodzi mi do głowy, to, że dostajesz takie proste zadanie, jak stworzyć kalkulator promocji. No nie pierwszy raz, jak masz coś zrobić takiego, więc siadasz, stwierdzasz, kurde, widziałem już podobną sytuację, więc troszeczkę sobie nadrobię, troszeczkę zaoszczędzę czasu w przyszłości, więc napiszę troszeczkę kodu, który na 100% wykorzystam. Więc siadasz, tworzysz dekorowaną fabrykę strategii, która na 100% w przyszłości się uda, komitujesz to wszystko i jesteś 100% z siebie zadowolony. Nadkładasz pracy, która na 100% przyda się w przyszłości. Są dwie zasady, które w tym momencie warto, żebyś zapamiętał. Pierwsza, czyli Yagni, you aren't gonna need it. I druga, czyli Kiss, czyli keep it simple stupid. Pozwól, że troszeczkę więcej Ci o nich opowiem. Yagni, czyli po prostu zasada mówiąca o tym, że nie będziesz tego potrzebował. Mówi o tym, żeby iść do przodu bardzo małymi kroczkami, implementując rzeczy, które faktycznie w danym momencie potrzebujemy. Nie mniej, nie więcej, tylko dokładnie to, co przesunie nas do celu. Czyli po prostu zrób najprostszą rzecz, która sprawi, że to, co wykonujesz, zadanie, problem, który rozwiązujesz, zostanie rozwiązane. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że nie chcemy nakarmić potwora zwanego długiem technicznym, który spowoduje, że implementujemy dużo rzeczy na zapas, dużo rzeczy, których nie potrzebujemy i zwiększymy problemy, które w przyszłości to po prostu kopną nas w dupę. Druga zasada, czyli KISS, oznaczająca keep it simple stupid lub jej polska wersja bardziej zabawna BUZI, bez udzieleń zapisu idioto, oznacza, że powinniśmy mieć prosty przekaz, prostą komunikację w rzeczach, które projektujemy, które robimy. Istotą tego wszystkiego jest to, że jak wrócę w to samo miejsce za rok, za 2 lata lub za pół roku lub kolejna osoba po mnie przejmie mojego taska, będzie wiedziała dokładnie, co ma zrobić, czytając kod. Nie chcemy mieć udziwnień, wodotrysków, no to nie jest język polski w liceum, gdzie musimy interpretować tekst, musimy się zastanawiać, co autor miał na myśli, tylko siadam, widzę i zaoszczędzam swój czas innej osoby na to, że muszę coś poprawić, muszę coś naprawić, muszę zrozumieć, co tu jest, bo każda osoba, która wejdzie w to samo miejsce, będzie musiała 100., 200., 3000 raz czytać ten kod i myśleć, kurde, to nie jest proste, to jest trudne. A przecież prostymi zabiegami można doprowadzić do takiego stanu, że coś będzie zrozumiałe od samego patrzenia na to. Pozwól, że zostawię Cię z bardzo prostą radą. Upraszczaj swój kod. Twój kod powinien być prosty, czytelny i zrozumiały. Nie chcesz inwestować energię w coś, to się nie zwróci. Jeśli Twój problem jesteś w stanie rozwiązać ifem, rozwiąż go ifem. Nie inwestuj czasu w jakieś strategie czy wodotryski. Pamiętaj, to jest kod, który czytany jest 1000 razy częściej niż jest pisany. Te dwie zasady, czyli Yagni i Kiss, pozwolą uprościć Twój kod, sprawić, że robi dokładnie to, co powinien, nie więcej, nie mniej i spowoduje, że nikt nie będzie chciał Cię w przyszłości kopnąć w dupę, a szczególnie tą osobą nie będziesz Ty sam. Trzecia sytuacja. Pozwól, że podzielę się czymś, co spotkało mnie jako początkującego programistę. Dostałem zadanie i patrzę, że dokładnie wykonanie tego zadania leży obok, na wyciągnięcie ręki. Ktoś już napisał taki kod, więc co postanowiłem? Skopiować go. Ctrl-C, Ctrl-V i jestem szczęśliwy. 3 tygodnie później patrzę w code review i widzę, o kuchnia, ktoś zmodyfikował oryginalny kod. I ktoś zapomniał zmodyfikować tego mojego kodu. Dlaczego się nie domyślił? Więc idę do niego i mówię, że stary, skoro zmieniłeś ten kod, powinieneś i mój. A on mówi, czekaj. Dlaczego? I tu pojawia się podstawowy problem, który zrobiłem. Skopiowałem kod. To jest podstawowy grzech, jeden z grzechów głównych początkującego programisty. Nigdy nie kopiuj siebie, nigdy nie kopiuj innych rzeczy. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego istotne jest, żeby nie kopiować samego siebie? Dlaczego istotna jest zasada dry, o której teraz mówię? Dlatego, że za rok, za pół roku, za 3 tygodnie nie będziesz pamiętał, co zrobiłeś. Nie będziesz pamiętał, że w każdym miejscu, w którym skopiowałeś kod, musisz prowadzić poprawkę. Jeżeli w jednym będzie błąd, no to w drugim też będzie błąd. Po drugie, osoby, które o tym wszystkim nie wiedziały, nie domyślą się. Jesteśmy programistami, nie wróżbitami. Nikt nie będzie spędzał czasu na to, żeby full text searchować kod, dlatego że kod żyje, kod się zmienia i w pewnym momencie kod, który skopiowałeś, no ktoś bez Twojej wiedzy zmieni. Dry, czyli don't repeat yourself, mówi nie tylko o tym, żebyś nie kopiował siebie czy kolegów, ale także o tym, żebyś usuwał duplikaty. Dobra, powiedziałem kodu, ale tak naprawdę chodzi o wszystko, co znajduje się w obrębie aplikacji, na przykład logikę domenową czy elementy bazy danych. Aplikuje się to kompletnie wszędzie w obrębie Twojego wzroku, w obrębie Twojego władania, czyli w obrębie aplikacji, którą projektujecie. Rada ode mnie, weź to, co chcesz kopiować, wsadź w pudełko, nazwij, co to robi i użyj w kilku miejscach. Czym jest to pudełko? To pudełko to może być funkcja, może być metoda, może być klasa, ale ważniejsze w tym wszystkim jest to, że będzie wymagało od Ciebie zastanowienia się, jaka jest odpowiedzialność tego pudełka. I tu wracamy do mojego poprzedniego filmiku, w którym tłumaczyłem zasadę Single Responsibility Principle, która po prostu się kocha z Dry. One się dwie po prostu lubią, dlatego że pokazuje, jak bardzo problematyczne w tym wszystkim, co robimy w naszym życiu programistycznym, jest myślenie o tym, jaka jest odpowiedzialność danego modułu, a dużo prostsze są problemy techniczne, jak na przykład kolejki czy inne rzeczy. Dużo częściej myślimy o tym, jak napisać, jak nazwać, jak stworzyć dany byt, niż to, jak rozwiązać dany problem. Ok, jaka jest konsekwencja tego, że nie będziemy osuszać naszego kodu, czyli nie będziemy używać zasady dry? No, nasz kod będzie mokry, co oznacza, że będziemy rzeczy pisać dwukrotnie, będziemy pisać często i będziemy mieć problemy, o których już dzisiaj wielokrotnie mówiłem, czyli będziemy szukać kodu, zamiast cieszyć się możliwością rozwiązywania problemów domenowych. Powiedziałem Ci dzisiaj o 4 moim zdaniem bardzo ważnych zasadach, które sprawią, że Twój kod będzie prostszy, przyjemniejszy, czytelniejszy, łatwiejszy w rozbudowie i nadal tworzenie kodu będzie Ci sprawiało frajdę, pomimo tego, że na przykład pracujesz w tym samym codebase'ie od 10 lat. Te zasady to Yagni, Kiss, Dry i usuwanie martwego kodu, bo nikt nie lubi nekrofilii. Te 4 zasady sprawią, że będzie mógł się cieszyć tym, co robi, że będzie mógł się cieszyć czystością swojego kodu i nie będzie robił rzeczy, które są dla niego nieistotne. Nie będzie wykonywał kodów, które wymagają od niego sztucznej energii, bo nikt nie lubi powtarzających się problemów i nikt nie lubi rozwiązywać tego samego problemu po raz setny. Te zasady są dla mnie bardzo ważne i wielokrotnie ułatwiały mi życie. Sprawiały, że nie robiłem rzeczy na zapas, że nie robiłem rzeczy, które nie były potrzebne i nie kopiowałem kodu, bo wiedziałem, że z tego będą wszystkiego problemy. Daj mi znać w komentarzach, czy znasz inne zasady, które pozwolą Ci unikać tych samych problemów, o których dzisiaj mówiłem. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.